Witam Was na kanale JK Electronics Service. W tym odcinku pokażę, jak samemu wykonać test odbioru przez telewizor sygnału DVB-T2, aby ocenić gotowość sprzętu do odbioru sygnału telewizyjnego po zmianie w 2022 roku. Nieco wyjaśnienia. Teraz telewizję naziemną odbiera się z anteny na dachu. W 2022 roku dla tych telewizorów zmieni się system kodowania strumienia sygnału antenowego z MPEG-4 na Hz. Jeżeli odbierasz telewizję kablową lub satelitarną lub internetową, to ta zmiana Cię nie dotyczy. Czy Twoja antena na dachu to zauważy, tą zmianę kodowania? Nie. Będzie tak samo odbierać sygnał jak dziś. Wykonałem szczegółowe pomiary parametrów sygnału na mojej antenie na dachu. Wynika z nich, że odbiór nowego sygnału jest nawet lepszej jakości. Reasumując, z anteną na dachu nie trzeba nic robić. Można ją tylko lepiej umocować, gdyż wiatry są coraz większe. Wykonajmy zatem test pierwszego telewizora. Jest to Sony Full HD, rok produkcji 2015, czyli 7 lat. W mojej lokalizacji, oczywiście w Twojej może być troszeczkę inaczej, ważne do sprawdzenia są następujące kanały. Kanał 26, a na nim sprawdzam TV. Kanał 33, a na nim TVP Kultura kodowany w Hz. TVP Kobieta kodowany w Hz. Kanał 32, Polsat Wiadomości 24, też kodowany w Hz. Wybieramy te kanały kolejno z listy kanału. Oczywiście upewniamy się, że jest w nazwie kanału słowo Hz, czyli wybieram sprawdzam TV. Jeżeli telewizor odbierze planszę i usłyszysz głos speakera, to znaczy, że jest przygotowany do odbioru telewizji naziemnej DVB-T2. Następnie wybieramy kolejny program z listy, na przykład Kultura w Hz lub TVP Kobieta w Hz. I na koniec sprawdzamy Polsat Dawna Mobilna Wiadomości 24. Niestety testów TVN nie jestem w stanie odbierać, ponieważ nie docierają do mojej lokalizacji. Jak widać na prezentowanych ekranach, ten sprawdzany telewizor jest przygotowany w zasadzie do odbioru TVP w nowym systemie kodowania DVB-T2, ale na Polsat Wiadomości 24 kodowany w Hz jest pionowy zielony pas. W związku z tym, gdyby sposób nadawania tego kanału w przyszłości, czyli opakowanie kanału, się nie zmienił, to oznacza, że będą nadal widoczne zakłócenia i ten telewizor będzie przedmiotem moich eksperymentów. Zamierzam go zmodernizować, a rezultat zaprezentuję na kanale. Wykonam teraz test drugiego telewizora. Jest to Sony 4K, rok produkcji 2020, czyli ma około 2 lat. Wykonując test, wybieram te same kanały z listy, czyli kanał 26, sprawdzam TV, kanał 33 TVP Kultura kodowany w Hz lub TVP Kobieta kodowany w Hz, a na końcu kanał 32 Wiadomości 24 też kodowany w Hz. Jak widać, telewizor odbiera planszę, słyszymy głos speakera, jak również odbiera wszystkie wymienione i sprawdzone przeze mnie kanały bez zarzutu. Wobec tego nie będzie z nim żadnych problemów z odbiorem telewizji naziemnej po zmianie systemu kodowania. Wykonując filmik, chciałem pokazać, że pomimo dobrego odbioru planszy Sprawdzam TV, o której ostatnio głośno w reklamach telewizyjnych, telewizor może pokazywać zakłócenia sygnału podczas odbioru programu DVB-T2. Jak widać na tym filmie. Jeżeli na dzisiaj odbieranych kanałach z napisem Hz
widać jakiekolwiek zakłócenia, zainteresuj się tym tematem, aby znaleźć dla Ciebie optymalne rozwiązanie. Gdy będziesz pod presją zakłóceń lub braku odbioru bez podstawowej wiedzy, staniesz się łatwym łupem dla aktywnych i kreatywnych sprzedawców.